Dzisiaj już niestety deszczowy dzień. Widać, bo już wiatru nie ma, jak przy zachodzie, którego też nie ma, bo jest pełno chmur spowodowanego tym oberwaniem chmury w Międzyzdrojach. Można zobaczyć, jak pięknie natomiast wygląda przy zmierzchu, przy tym oświetleniu Bałtyk. Powierzchnia jest taka właśnie piękna, świetlista, srebrzysta i dzięki temu możemy sobie łatwiej wyobrazić naszą wszechobecność, czyli tak właśnie się objawia światłość pierwszego bardzo mniej więcej jako jasno-błękitna darmata, ale też niektórzy porównują to do właśnie takiego skrzenia. Dlatego właśnie przedstawiam wam, bo widzicie teraz, że fale, którymi są wszystkie byty i osobowe istoty, tak naprawdę są współistniejącym wszechoceanem wszechświadomości, inaczej metaświadomości. Zobaczmy. Fale, czyli istoty czujące, powstają chwilowo i zanikają, a tak naprawdę jest to tylko urojone. Teraz widzimy z większej odległości piękna srebrzystość, która z im większej odległości na nią patrzymy, tym mniej faluje. Gdybyśmy patrzyli z odległości satelitarnej, w ogóle fal by nie było. Czyli tak naprawdę samsara istnieje tylko wyłącznie w imaginacji, czyli w urojeniu części rozcząstkowanego umysłu, zeskandowanego. W istocie w buddyzmie nazywamy to pięcioma skandami, czyli istota, która przez własne pragnienia, pożądania, przywiązania, szczególnie przywiązanie, ściąga sama lgnie do pięciu określonych skand i dlatego prowadzi to do kolejnych narodzin, czyli w ciele ludzkiego kolejnego koczkodana o danej płci, albo niekoniecznie w takim gatunku istoty. I wtedy właśnie jest to związane wyłącznie z cierpieniem, gdyż przywiązujemy się do takich fal, prawda? Wydaje nam się, że jesteśmy na przykład tą falą, która faluje, nie? Przywiązujemy się do kolejnej fali obok nas, jest to nasza bliska rodzina, nasza ukochana, najbardziej ukochana nam istota, na przykład nasza żona czy kochanka, prawda? Tak naprawdę to tyle sen, tego nie ma. Jesteśmy wszyscy jednym wszechoceanem wszechświadomości, tak naprawdę. Jeżeli to sobie uświadomimy już dzisiaj, teraz, w tym czasie, jeszcze kiedy żyjemy w małpiej klatce ludzkiego ciała, to w momencie śmierci tego ciała, kiedy pojawia się jasność pierwszego bardo, kiedy zanika skanda umysłu, wtedy rozpada się iluzja osobowego istnienia, możemy w takiej chwili, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, zrezygnować już z urojenia o osobowym istnieniu i dzięki temu odkryć, że zawsze jesteśmy wszechoceanem wszechobecnym, wszechświadomości i dzięki temu dla dobra wszystkich czujących istot pozostawać już w tym poza samsaro, iluzją samsary stanie metaświadomości dla dobra wszystkich czujących istot, czyli tak naprawdę urojeń takich samych, jak i my, jakimi i my jesteśmy. Więc dla dobra wszystkich czujących istot możemy dzięki mocy współczującej troski podjąć ten odważny krok, a dzięki temu sami unikniemy cierpienia, gdyż wszelkie narodziny
Starzenie się, choroby i śmierć nas czekają. W nawet najpiękniejszym urojeniu tej fali, która faluje i zanika, choruje, cierpi, starzeje się, umiera. I tak to nas czeka. Wszyscy, których kochamy, umrą. Wszystko przeminie. Wszystko bowiem jest nietrwałe, bo to jest tylko iluzja. Więc dopiero stan prawdziwy, jako jedyny, nazywany w Dzogchen Rigpa, w buddyzmie Mahayany Dharmata, w hinduizmie Advaita Vedanty, Satchit Ananda, albo Brahman, albo Parabrahman, w brahminizmie starożytnym. Jeżeli będziemy chcieli, możemy podjąć ten trud dla dobra wszystkich istot i być już gotowi na to. Musimy podjąć tę decyzję w momencie życia teraz, nie po śmierci. Będzie to niemożliwe, ponieważ będziemy mieli zmącony umysł, bo jest to traumatyczne przeżycie śmierci dla każdego. Dlatego ten krótki film niech będzie dla was instruktażowy. W tym miejscu pięknym, w Międzyzdrojach, w tym tle i w tym również w oddali, odgłosie pięknej muzyki. Życzę wam nirwany, sobie i wszystkim, którzy chcą i są na to gotowi. Om Amen.